Siemanko. Następna szóstka. 3-litrowy CRT. Ludzie się ich boją trochę. CRTD dokładnie. Ten ma 272 konie. Robimy rozrządzik. Uszczelniamy motor. Dodam, że to jest drugi motor w tym aucie, bo jest po wymianie. Pierwszy motor się zatarł przy 60 tysiącach. No, bywa i tak. Także serwisik, wymiana olej, rozrządzik i działamy. Everybody.
Widzicie 6 wtyskiwaczy. Na pierwszy rzut oka. Wszystkie jednakowe, tak? Zobaczcie, wszystkie wyczyszczone, błyszczą się ładnie, pięknie. Tutaj na końcu, przy końcówkach tak samo, gniazda poczyszczone, wszystko ładnie, tylko montować. Ale tak naprawdę powiem Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo w niektórych filmach zauważyłem, że jak są te wtyskiwacze to wyczyszczone, ludzie montują. Ale z czasem i tak te wtyskiwacze ciekną. Ale nie ciekną tutaj na zewnętrznej stronie tego zimmeringu, tylko tutaj na wewnętrznej stronie. A dlaczego? No, po pierwsze może kiepskie jakości zamontowane uszczelniacze. Ja już trochę tego przerobiłem, także wiem co już kupywać. I następna sprawa. Jeżeli montujemy nowe uszczelniacze, wiadomo te zimmeringi, no w miejscu styku, wiadomo wtryskiwacz też powinien być czysty. Jak widzicie, wszystko jest fajnie, ale jeden zostawiłem na próbę. Ten tutaj. Zaraz go pokażę. Zobaczcie, wyjątkowo wziąłem z tego auta wtyskiwacze. Może ten pokażę. Zobaczcie, jaki ten wtyskiwacz ma wżery. Zobaczcie, jaka jest tu rdza w tym miejscu. One są po prostu zardzewiałe. One były tutaj całkiem zardzewiałe. Naprawdę. Tak tylko szybciutko, parę sekund. Tutaj to samo. Zobaczcie. Tu była rdza na całej powierzchni. Jeżeli zamontujemy wtryskiwacz, który jest niewyczyszczony w tej górnej tutaj powierzchni, w tej górnej jego części, przepraszam, to ta korozja uniesie ten uszczelniacz do góry. Wiecie, że będzie ciekło, ponieważ ta korozja z tej strony będzie jeszcze postępować. To tak na szybciutko. O co chodzi? Czyścimy wtyskiwacze tak samo u góry. Samochód, który do mnie przyjechał, wspiera się cały czas tym anglikiem. Pamiętacie, co były te pomykane dekle? Niemiętnie założone te. On też nie miał poprawnie wyczyszczonych wtyskiwaczy. Dopiero ja papierkiem ścieranym doprowadziłem to. Jeszcze wrócę do tego na sekundę. Ten wtyskiwacz, on tak naprawdę, on już ma wżery. On już ma wżery. Można by sobie z tym poradzić nawet już na zamontowanych wtyskiwaczach. Jeżeli mamy wtyskiwacz zamontowany w samochodzie, wystarczyłoby użyć w sprayu na przykład białego smaru i lekko spsikać tutaj jego powierzchnię, żeby nie rdzewiały te wtyskiwacze. To po prostu wystarczy. Ja przy montażach teraz... dobra, jeszcze nie mam złożonego wtyskiwacza, ale zaraz Wam pokażę. Dosłownie w miejscu styku smarem ceramicznym. To jest smar odporny na wysokie temperatury. Guma jest odporna na oleje, smary, także nic jej nie będzie. I tak nasmarowany, zakonserwowany wtryskiwacz wkładam dopiero do silnika. I tak to po prostu wygląda. No oczywiście, brak jeszcze uszczelnień i jeszcze podkładek. Zaraz to wszystko pomontuję. Chciałem Wam tylko pokazać, na co należy zwracać szczególną uwagę. A już podejrzewam, że bez pasy się nie obejdzie przy tak skrótowanym wtyskiwaczu jak tutaj. Wiadomo, uszczelniacie w tej dolnej tutaj części, ale tak jak powiedziałem, tu są żery. Ta pasta go doszczelni. Bez pasty mogą być problemy. Wiadomo, nie ma do tego zestawów naprawczych, a wtyskiwacze są bardzo drogie.